Święci życia codziennego oraz współcześni męczennicy stanowią żywotną krew Kościoła. Spójnym i odważnym świadectwem rozwijają Kościół. Papież zwrócił na to uwagę, odprawiając mszę w domu świętej Marty. Nawiązał do liturgicznego czytania dnia z Dziejów Apostolskich, mówiącego o męstwie Piotra, który po uzdrowieniu chromego głosił zmartwychwstanie Jezusa przed przywódcami Sanhedrynu. Franciszek wskazał, że spójność życia z tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy, jest początkiem świadectwa. Świadectwo chrześcijańskie idzie jednak dalej, gdyż życie chrześcijańskie to łaska, którą Pan daje nam wraz z Duchem Świętym. Takie jest świadectwo wielu naszych dzisiejszych męczenników, wypędzani ze swej ojczystej ziemi, deportowani, sgozzati, ścinani mieczem, perseguitati, prześladowani. Mają odwagę, aby wyznawać Jezusa aż do śmierci. E la testimonianza di quei cristiani che vivono la sua vita. To świadectwo chrześcijan, którzy przeżywają swoje życie na serio. E dicono: io non posso fare questo. Io non posso fare male a un altro. I mówią: nie mogę czynić drugiemu zła, nie mogę oszukiwać, nie mogę prowadzić życia pół na pół. Muszę dawać świadectwo. A świadectwem jest głoszenie tego, co w wierze widziałem i usłyszałem. To znaczy Jezusa zmartwychwstałego z mocą Ducha Świętego, którego otrzymałem w darze.